Teraz dla przypomnienia, dla bezpieczeństwa i dlatego, żeby ci było łatwiej zdać egzamin na prawo jazdy, przypomnę ci parę tematów dotyczących pierwszeństwa przejazdu w stosunku do pieszych, czyli kto ma pierwszeństwo, samochód czy człowiek. To jest bardzo ważne, dużo osób na tym oblewa, ale człowiek w zderzeniu z pojazdem nie ma szans. Dlatego no, ja bym tutaj nie ryzykował, bo można dostać nawet 12 lat więzienia za spowodowanie wypadku i jeżeli ktoś zginie. Także to są bardzo poważne sprawy i ze względu na Twoje przyszłe bezpieczne jeżdżenie samochodem ci to powiem i też ze względu na Twój egzamin, ponieważ na pewno jest tu kilka kruczków, których możesz jeszcze nie wiedzieć, a które będą Ci potrzebne. Tutaj mamy artykuł kolejny, 26, który mówi, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Czyli tutaj mamy dwie kwestie. Mamy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa. I musimy teraz sobie dokładnie odpowiedzieć na pytanie i zrozumieć, co to znaczy zachować szczególną ostrożność i co to znaczy ustąpić pierwszeństwa. Z definicji, też z prawa o ruchu drogowym, wyciągnąłem, co to znaczy szczególna ostrożność. I jest to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. I to jest klucz do zrozumienia definicji tej szczególnej ostrożności. Szczególna ostrożność to nie jest tylko to, że ty jedziesz samochodem, masz zachować szczególną ostrożność, czyli oho, teraz jestem ostrożny. To jest dostosowanie tego, co robisz, tego, jak jedziesz, czyli przede wszystkim twojej prędkości do takiej, abyś ty mógł zareagować na coś, co jest nieprzewidywalne. Czyli jeżeli mamy przejście dla pieszych, to ty masz według ustawy zachować szczególną ostrożność, to znaczy masz jechać z taką prędkością, że jeżeli nagle za jakiejś rzeczy, która ci zasłania widoczność, wyskoczy ci jakieś dziecko na to przejście, to ty masz zdążyć zahamować. To taki obowiązek nakłada na ciebie ustawa. Czyli jeżeli ktoś ci na przejściu wskoczy pod pojazd, to sąd będzie rozstrzygał, czyja to jest wina, ale na pewno będzie tu sporo twojej współwiny, ponieważ ten przepis, artykuł 26, każe ci zachować szczególną ostrożność, a szczególna ostrożność to jest dostosowanie twojej prędkości, czyli twojego zachowania do tych warunków sytuacji, które zmieniają się na drodze w takim stopniu, które umożliwi ci odpowiednio szybkie zareagowanie. Czyli jakby nie patrzeć, jeżeli ci ktoś wejdzie pod samochód, nawet na przejściu, znaczy na przejściu dla pieszych ktoś ci wejdzie pod samochód, to i tak będzie na ciebie, i tak będzie większość, no bardzo duża będzie twoja wina. Czyli mamy na pewno przed przejściem zachować szczególną ostrożność, czyli zwolnić, dokładnie się rozejrzeć, bo jak coś się stanie, to będzie na nas albo będzie w dużej części na nas. Co dodatkowo musimy zrobić? Przepis tutaj nakazuje nam ustąpić pierwszeństwa. A co to znaczy? Ustąpienie pierwszeństwa pieszemu, to znaczy tutaj przeczytam w całości. Ustąpienie pierwszeństwa, czyli powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, to jest w stosunku do samochodów, a w stosunku do pieszych to jest ustąpienie pierwszeństwa, to jest powstrzymanie się od ruchu, który zmusiłby pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku. Czyli jeżeli my jedziemy i jest pieszy na przejściu, to mamy mu ustąpić pierwszeństwa. To znaczy, że czyli nie może po prostu się przed nami zatrzymać, jeżeli on idzie sobie i nagle się zatrzymuje, bo my jedziemy, to jest wymuszenie. Jeżeli on idzie sobie i nagle musi zwolnić, żeby nie wejść nam pod koła, to jest wymuszenie. Jeżeli musi przyspieszyć krok, czyli przed nami uciekać, czy w tył, czy w przód, to jest też wymuszenie. I my mamy się powstrzymać od takich działań, przez które właśnie ten ludzik tutaj, który przechodzi, będzie zatrzymywał się, zwalniał lub przyspieszał kroku. Ale to dotyczy tego pieszego, który jest na przejściu, a nie poza przejściem. Ten pieszy jest na przejściu, jeżeli on stoi tutaj, to jest poza przejściem. I pieszy poza przejściem nie ma pierwszeństwa przed nami. Także jeżeli to jest droga, my jedziemy, a tutaj jest pieszy, który sobie idzie, to ten pieszy nie może sobie wchodzić na przejście dla pieszy pod nadjeżdżający pojazd. On ma pierwszeństwo dopiero, kiedy jest na przejściu, ale nie może tego sobie
wchodzić. Bardzo ważna sprawa, którą ci teraz powiem, która jest bardzo trudna i trzeba ją dobrze zrozumieć. Także niektórzy mogą się ze mną nie zgodzić, ale jeżeli my jesteśmy tutaj samochodem, jesteśmy bliżej tego przejścia, a pieszy jest, jak to się mówi, postawi tutaj stopę, on ma przed nami pierwszeństwo zgodnie z tymi definicjami, które ci tu przedstawiłem, ale jeżeli ty przejedziesz przez skrzyżowanie przed nim, to ustąpisz mu pierwszeństwa, prawda? Pod warunkiem, że on po prostu dopiero wchodził, i tutaj to przejście jest długie, on postawił tu stopę, wchodził, a ty jesteś już tak blisko przy skrzyżowaniu, że się nie możesz zatrzymać i przejedziesz, to zwróć uwagę, że on, mimo że już był na przejściu i miał przed tobą pierwszeństwo, to ty ustąpiłeś mu pierwszeństwa, bo ustąpić pierwszeństwa zgodnie z definicją to nie znaczy zatrzymać się przed przejściem i pieszy ma przejść. No właśnie nie. To znaczy, że pieszy nie może się zatrzymywać, zwalniać albo przyspieszać przed ciebie. Czyli jeżeli pieszy wszedł tu na przejście, a ja przed nim przejechałem, a on nie zwalniał, nie przyspieszał, nie uciekał, to ja mu ustąpiłem pierwszeństwa. I to jest tak jakby, potraktuj to jako taką ostatnią deskę ratunku, kiedy jedziesz i pieszy ci tu wskoczy na przejście, a ty przejedziesz, to nie znaczy, że ty już oblewasz egzamin. Jeżeli obejrzyj sobie na kilka razy to, o czym teraz mówię, zapamiętaj to i dobrze to przemyśl, bo to może cię uratować w przyszłości przed niezdaniem egzaminu. Ale to, co mówię, stosuj tylko i wyłącznie jako ostatnią deskę ratunku. Zawsze, jeżeli tylko się da, to się tutaj zatrzymaj. Już wcześniej zwolnij, jeżeli widzisz przejście. Jeżeli widzisz, że ci ludzie już tu chcą wchodzić, to już im ustąp pierwszeństwa, zatrzymując się. To, co ci teraz powiedziałem, to jest tylko ostatnia deska ratunku przed tym, żeby nie oblać w takich sytuacjach. No te sytuacje są, wiadomo, trudne, bo jak to niektórzy mówią, o, pieszy już postawił stopę i on ma pierwszeństwo przed tobą. On ma pierwszeństwo, ale po pierwsze nie może wchodzić bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, a po drugie, jeżeli ty jesteś tu już blisko tych pasów, masz jakąś prędkość, te 30-40 na godzinę i ten pieszy tu postawi nogę, to ty się nie jesteś w stanie w miejscu zatrzymać, tylko przejedziesz. I jakby egzaminator ci powiedział, że ten pieszy, co tam był 15 metrów dalej, nie ustąpiłeś mu pierwszeństwa, to przypomnij sobie to, co ci mówię, że ustąpiłeś mu pierwszeństwa, ponieważ nie zmuszałeś go do zatrzymania się, zwolnienia, przyspieszenia kroku. Z egzaminatorem jest się ciężko wykłócić, rzadko ci się to uda, ale jako ostatnią deską ratunku to możesz zastosować. Zwróć uwagę, za co moim zdaniem powinna być najcięższa kara, odebranie prawa jazdy, duże kary finansowe i nie będę mówił, co jeszcze tak naprawdę się takiemu kierowcy należy, który wyprzedza przed przejściem dla pieszych. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim. Z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany, czyli jeżeli tu jest sygnalizacja świetlna, to możesz wyprzedzać, ale znowu ja tego nie zalecam. Po co wyprzedzać? Nie wyprzedzajmy tam, gdzie są przejścia dla pieszych. Jeżeli jest nawet sygnalizacja świetlna, czy policjant kieruje, nie wyprzedzajmy się na skrzyżowaniach. Nawet jeżeli można, chociaż najczęściej nie można, bo nie ma takiej potrzeby. Zabrania się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Jaka tu jest różnica? Różnica jest taka, że jeżeli ten pojazd jedzie, a ty jedziesz szybciej od niego, to jest wyprzedzanie. Jeżeli ten pojazd stoi w miejscu, a ty jedziesz obok niego, to jest omijanie. Nie wolno robić wyprzedzania w ogóle przed przejściem dla pieszych, takim jak tutaj, bez świateł, bo ten samochód, traktuj to tak, jeżeli jedzie obok ciebie samochód i ten samochód nagle zaczyna zwalniać, to ty automatycznie zaczynaj zwalniać z tym samochodem, dlatego że nie wiesz, co się dzieje tu, bo pojazd żółty przesłania to, co tu się dzieje. Czyli ten pojazd zwalnia przed przejściem, to od razu wiesz, że coś się dzieje, nie wolno tobie wyprzedzać. Od razu automatycznie pojazd obok zwalnia, ty też zwalniasz i zatrzymujesz się. Bo ten pieszy może wejść pod ten samochód żółty i pieszy przejdzie, a ty go możesz tutaj przejechać. Dlatego też jest bardzo ważne, że zwróć uwagę, pieszy stoi, nie stoi na przejściu dla pieszych, tylko jest na chodniku przed przejściem dla pieszych. Ten pieszy nie ma pierwszeństwa przed pojazdem 2 ani 1. Po prostu my jedziemy powoli, ostrożnie, ale nie róbcie czegoś takiego. Niech kursant, ja tego nigdy nie uczyłem. Kursant nie może robić czegoś takiego, że sobie jedzie i nagle się zatrzymuje tutaj i zaprasza tego pierwszego. My mamy przepisy po to, żeby ich przestrzegać. Jeżeli przepis mówi,
że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, ale nie ma pierwszeństwa na chodniku, no to my mamy pierwszeństwo. Jak masz czerwone światło, to stoisz. Jak masz zielone światło, to jedziesz. Na zielonym nie pojechać nie możesz. Na czerwonym pojechać z kolei nie możesz. I tak samo tutaj nie ma dowolności. To nie jest tak, że pieszy nie ma pierwszeństwa, a ty masz dobry humor i sobie tego pieszego wpuszczasz. Tak robić nie wolno. Dlaczego? Dlatego, znaczy no dlaczego? Po pierwsze, bo tak jest w przepisach. Po drugie, jeżeli ty się zatrzymujesz i zapraszasz tego pieszego, to on będzie wchodził, a ten pojazd czerwony, jako zwykły kierowca, na 90%, zauważ to na mieście, on się wyprzedzi. Pierwsze, co zrobi, to od razu wyprzedzi, bo w ogóle nikogo to nie obchodzi, że wyprzedzamy się na przejściach i się zabijamy w ten sposób. Także nie zapraszaj nikogo na przejście. Ale jeżeli oczywiście zachowuj szczególną ostrożność, jeżeli widzisz, że ten pieszy już ci tu wchodzi, to musisz mocno zwolnić. No jak już ci wejdzie pod te koła, no to musisz zareagować i się zatrzymać. Jeżeli jesteś pojazdem czerwonym, absolutnie zawsze reaguj, zawsze jeżeli pojazd obok ciebie zwalnia, to ty też zwalniaj. Ten pojazd może się tu zatrzymać i wtedy to już by było nie wyprzedzanie, tylko omijanie. Jeżeli on się zatrzymał właśnie po to, żeby przepuścić pierwszego, to tobie nie wolno pojechać. I to jest bardzo ważne, że jeżeli ten pojazd będzie stał, a pieszy nie będzie wchodził na przejście, bo nie chciał przejść albo zrezygnuje z tego, to ty i tak musisz stać i nie możesz jechać, bo ten pojazd zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego, więc nawet jakby on tu się zatrzymał na minutę czy dwie, bo się zagapi, to ty musisz stać i czekać, no bo takie masz przepisy. Dopiero kiedy okaże się, że ten pojazd zatrzymał się, ale nie w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, to można go ominąć. Tylko no, to jest bardzo trudna sytuacja, uważaj na nią. Jeżeli ten pieszy chce przechodzić, to musisz czekać i on dopiero przejdzie. Mamy też takie znaki. Tutaj mamy znak, który wskazuje miejsce, w którym stoi, w którym mamy przejście dla pieszych. A tutaj mamy znak ostrzegawczy, który nas ostrzega o tym, że jest miejsce, że będzie przejście dla pieszych. One się różnią przede wszystkim tym, że ten znak ostrzegawczy stoi w pewnej odległości od przejścia, a ten znak stoi przy samym przejściu. Także jeżeli zobaczysz ten znak przejście dla pieszych, znaczy ostrzegawczy, że ostrzega o przejściu dla pieszych, no to zachowaj szczególną ostrożność, jak zawsze przy każdym znaku ostrzegawczym. Ale jeszcze za tym znakiem, jakiś kawałek później dopiero będzie to przejście, a jeżeli widzisz taki niebieski znak, bo często jak jest deszcz szczególnie, to może być zebry narysowane i tych pasów na jezdni, może po prostu ich nie widać. Ale tam, gdzie stoi ten znak, to za samym tym znakiem jest przejście właśnie dla pieszych. Zwróć uwagę na podobną sytuację jak na poprzednim rysunku. Tutaj mamy trzy pasy i ten samochód zatrzymał się po to, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, a nam zabrania się omijania pojazdu przed przejściem. Mimo, że tutaj jest pas ruchu przerwy, to nawet jakby było tu 50 pasów, to jeżeli ten samochód się zatrzymuje, to ten samochód też musi się zatrzymać. I to jest bardzo ważne, bo czasami jezdnie są bardzo szerokie, mają po 4, po 5 pasów i 20 metrów szerokości. I samochód, który jest tak daleko, jak się zatrzymuje, to ty również musisz się zatrzymać. Mimo, że tu widzisz dużo więcej, to po prostu byłoby wyprzedzanie czy też omijanie przed przejściem. Czyli tutaj, mimo że są trzy pasy, to i tak byłoby omijanie, wyprzedzanie. Nie wolno ci tego robić. O tym pamiętaj. No, mało osób może zwrócić na to uwagę, ale faktycznie tak jest. Przypomnij sobie najlepiej, czy taka sytuacja w twoim mieście może gdzieś wystąpić. I jak będziesz na tym skrzyżowaniu, to staraj się zwracać na to mocną uwagę.